wami w nowym vlogu. Jest niedziela po południu, jedziemy jak typowa arabska rodzina na pustynię. Zabraliśmy naszego Lola i chcemy tam spędzić może trochę czasu. Pobiegamy, Molly pobiega. Co prawda nie mamy żadnych rozkładanych krzeseł i stolika, bo bardzo często właśnie tutaj miejscowi spędzają w ten sposób weekendy, zabierają ze sobą jedzenia, członków rodziny. Tak, nawet mój kolega z pracy, jeden ma specjalny samochód na weekendy na wyprawy na pustynię. W tygodniu jeździ zwykłą sportową BMW, a na weekend ma pick-up truck, którym ze swoją dziewczyną razem jeżdżą na takie biwaki na pustynię. To widzicie, my mamy tylko jeden samochód, więc ale myślę, że jak najbardziej sprawdzi się na pustyni. Do potem. Cieszę się, Loniu. Tak? Będziesz po piachu biegał? Lubisz piach, co? Miejsce na pustyni, gdzie teraz jedziemy, nazywa się Half Desert, Half Road. Bardzo dużo ludzi akurat wybiera ten punkt, ponieważ tam można ścigać się samochodami bez żadnych ograniczeń, nie ma żadnych radarów. Plus bardzo dużo ludzi, tak jak mówiłam, wybiera się tam na takie kempingi i w ten sposób spędza wolny czas. Troszeczkę dalej od Dubaju, powiedzmy teraz jedziemy 15 minut samochodem, jest taka dzielnica, która nazywa się Silicon Oasis i mieszka tam dużo ludzi, którzy no, chcą płacić troszeczkę mniejsze na przykład pieniądze za wynajem mieszkania albo chcą kupić swoją nieruchomość i tutaj są dużo niższe ceny. Chciałam powiedzieć, że mieszka dosyć sporo też pracowników fizycznych, ale nie tylko. Tak wam mówię o tym, żebyście byli świadomi, że w Dubaju nie mieszkają tylko i wyłącznie miliarderzy czy multimilionerzy. To jest właśnie droga, którą pokonujemy w kierunku pustyni. Jeszcze nawiązując do tego, o czym mówiłam w poprzednim vlogu, o typach treści, jakie mają największą popularność na YouTubie, nadal trzymam się tego, że jednak zdecydowana większość, tak, myślę, że większość polskich odbiorców woli treści, które chociaż trochę mrożą krew w żyłach, czyli jakaś choroba, jakiś może wypadek, ciężkie zdarzenie, osoby bezdomne, alkohol, narkotyki. Zdecydowanie takie treści cieszą się większą popularnością. Tak jak też mówiłam, my chcemy się skupiać i w życiu, i na kanale, jak na najbardziej pozytywnych stronach życia. I to nie oznacza, że nasze życie jest usłane różami, albo że przez to nasze vlogi nie są autentyczne. Doświadczamy różnych zdarzeń, pozytywnych i negatywnych, ale skupiamy się na pozytywach. A mówię o tym, ponieważ jeszcze chciałam nawiązać do komentarzy, które często czyta się pod filmami różnych twórców. I bardzo często oglądając na przykład kanał o podobnych treściach, gdzie ktoś pokazuje vlogi lifestyle'owe i na przykład angielski twórca pokazuje, że kupuje luksusowy samochód, luksusową biżuterię, wychodzi na przykład z butików z kilkoma torbami. Bardzo często te komentarze nadal są bardzo pozytywne, gdzie ktoś czy to komplementuje tą osobę, czy życzy jej szczęścia, czy mówi, że super, że w ten sposób żyjesz, że masz taki ładny samochód. Natomiast pod filmami polskich twórców pokazujących chociaż trochę więcej, niestety jest więcej tych takich negatywnych komentarzy, atakujących na każdej płaszczyźnie. Dlatego myślę, że rozważamy nagrywanie kanału w języku angielskim. Tak jak widzicie, dotarliśmy i teraz można się rozpędzać i pędzić. Ja akurat no, nie jestem fanem bardzo szybkiej jazdy, tylko zawsze tam Michała strofuje, ale może gdzieś tu się zatrzymamy, zrobimy jakieś fajne zdjęcie. Może Oli właśnie pobiega po piasku, nie? Zobaczymy. Przed zachodem słońca, więc myślę, że będzie bardzo, bardzo klimatycznie.
Oliś! Oli! Panie na pustyni? Przedłużam tego vloga o kolejny dzień. Tak jak widzieliście, wczoraj spędziliśmy wieczór na pustyni. Dzisiaj natomiast wybieramy się do Dubai Mall, gdzie spotykam się z jedną z naszych widzek. Jest mi niezmiernie miło, kiedy piszecie nam wiadomości, jak jesteście w Dubaju, macie ochotę się z nami spotkać. Dzięki temu mogę poznać nowe osoby, dowiedzieć się dużo od Was, ponieważ zazwyczaj są to osoby, które również inwestują w nieruchomości. Uważam, że taka wymiana doświadczeń jest bardzo wartościowa i zawsze warto słuchać historii innych osób. No nic, zabieram Was ze sobą i odezwę się za momencik. Dzisiaj, tak jak widzicie, bardzo na sportowo. Chcę, żeby było mi przede wszystkim wygodnie i chciałabym również kupić coś na wieczór. Wieczorem idziemy na kolację, piątkową kolację, najprawdopodobniej do club. Byliśmy tam już wcześniej. Japońska restauracja, myślę, że nikogo to nie dziwi, bo wiecie, jak bardzo lubię japońskie jedzenie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się dorwać jakiś fajny outfit. A to właśnie ta szczekająca bestia, która znowu ma taki okres, że nie chce jeść swojego jedzenia, tylko snaki. Czy macie też tak, że w okresie letnim wasze pieski nie chcą za bardzo jeść karmy i tylko i wyłącznie czekają na treaty? Ciekawa jestem, czy to tylko Olek, bo tak samo było zeszłego lata. Właśnie rozmawiamy o tym, że są dwa typy różnych ludzi. Pierwszy typ to osoby, które w ogóle nie słuchają. Nawet jak zadają Wam pytanie, to głównie po to, żeby nawiązać do swojej historii, opowiedzieć jakąś anegdotę. A drugi typ to osoby, które chętnie słuchają, wolą słuchać niż mówić, zadają dużo pytań do tego, co mówicie i chętnie chcą poznać Waszą historię i Wasze doświadczenia. Jakim typem Wy jesteście? My zdecydowanie jesteśmy typem, który słucha. Wręcz często denerwują nas osoby, które cały czas mówią i nawet trochę nie są zainteresowane Waszą historią. Trochę monotematycznie dotarliśmy do Cypriani Dolci. Lubimy chodzić tu na kawę. Znajduje się ona w Fashion Avenue Dubai Mall. Zamówiliśmy dwie cappuccino. Czy dzisiaj na lunch zjemy? Jeszcze nie wiemy. Ostatnio jedliśmy tutaj bardzo dobry lunch. Ja brałam zupę kalafiorową, a Michał pizzę, więc to możemy Wam polecić. Czy Wy lubicie okres przecen? Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Ja tak naprawdę nienawidzę. Mam wrażenie, że wszystkie fajne rzeczy zostają gdzieś tam schowane. W sklepie można dostać często rzeczy sprzed, nie wiem, 5 kolekcji. I co więcej, często te zniżki, które oferują, są znikome. Bardzo często jest to, nie wiem, 759 z 799, więc tak naprawdę też żaden wielki deal. Hello! Śmiesz się, że nagrywam kawkę? Fajnie. Wracam już powoli do domu. Było mi bardzo miło poznać Kasię. Pozdrawiam Cię, jeżeli teraz to oglądasz. Kupiłam coś tam w Zarze, zabieram Olka teraz na spacer. A na kolację idziemy na godzinkę 20. Jutro szykuje się fajny dzień, ponieważ od rana jedziemy do hotelu Versace, gdzie spędzimy cały dzień. Myślę, że też zjemy jakiś dobry obiad i odpoczniemy po tym dosyć ciężkim tygodniu. Miał być nie wiadomo jaki outfit. A trochę się czuję jak Britney Spears z 2001 roku, no ale cóż, jakoś dzisiaj chyba zabrakowane mi się wydaje. Za 15 minut ruszamy na kolację. Okazało się, że taras w klapie jest zamknięty. Dzwoniliśmy nawet do Roki,
żeby dowiedzieć się, czy tam jest otwarty, ale również jest zamknięty, dlatego tak jak było na początku, jedziemy do restauracji Club. Trochę szkoda, że wieczorami te tarasy mimo wszystko są zamknięte. W większości restauracji mówią, że w tym okresie typowo letnim od czerwca do września zwyczajnie je zamykają. A tutaj kto mnie drapie łapką? Kto mnie drapie łapką? Jeżeli chodzi o mój pedi, wczoraj, tak jak mówiłam, byłam na pedicure i widzicie francuski. Lubicie francuski na stopach? Ja bardzo. No dawaj patyczek. Dawaj patyczek. Jeszcze a propos Asi, z którą się dzisiaj spotkałam. Jest to dziewczyna, która mieszka w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Planują razem z swoim partnerem również przeprowadzić się do Dubaju. Możliwe, że na początku przyszłego roku. Jest to bardzo ciekawa osoba. Możecie ją znaleźć na Instagramie, gdzie posiada dosyć duży profil Sober Polish Girl i promuje zaprzestanie picia alkoholu, głównie u osób, które są uzależnione. Tak jak mówię, bardzo wartościowa dziewczyna, dlatego gorąco Was zachęcam do sprawdzenia takiego profilu, nawet jeżeli nie macie problemu z nadużywaniem alkoholu. To jest kolejny wielki plus posiadania kanału na YouTubie. Czuję się wdzięczna za to, że mogę poznać takie ciekawe, wartościowe i motywujące osoby. Miło mi bardzo, że tak jak mówiłam wcześniej, odzywacie się i proponujecie spotkanie. To jest swój outfit, widzę. Ja dzisiaj mam coś schować. Na papierosy. Klucze od mieszkania gdzieś były, nie wiem, ale można mogę sobie schować. Ładnie wyglądasz, podoba mi się. Niestety ruszamy już spóźnieni. Zobaczymy. Jak zawsze. Mamy tam 15 minut. Jesteśmy zawsze spóźnieni do restauracji i na plażę. Bo to są jedyne dwa miejsca w Dubaju, gdzie trzeba być na czas. W której znajduje się też Amazonico. Jakie tu knajpki jeszcze, w jakich byliśmy? Ta karczma taka góralska. O Michał. Byliśmy tu jeszcze co najmniej Shanghai dwóch. Mi. Shanghai mi, dokładnie. Zuma. No to nie mogłeś mi pomóc. Jestem z Grybusa. Wredny jesteś. Czekaj, bo tutaj są jakieś przeszkody. Tutaj mamy nasze 62 piętro. Nie kłam. To jest grybo z dzisiaj. Nagrywamy już zakończenie do dzisiejszego vloga, jesteśmy po kolacji, było pysznie, było klimatycznie. Dziękujemy, że dotrwaliście do końca tego vloga. Jeżeli podobał Wam się film, zostawcie nam proszę lajka, subskrypcję, komentarz. Będzie nam jak zwykle bardzo, bardzo miło. Do następnego. Pa!